Konferencję podzielimy na dwie części. Bardzo proszę, w pierwszym temacie na początek pan premier i pan minister Kamiński. Bardzo proszę, panie premierze. Dziękuję. Szanowni państwo, jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni za bezpieczeństwo polskich obywateli. Jesteśmy odpowiedzialni za szczelność naszej granicy, za zapobieganie nielegalnej imigracji, za przemyt i za wszelkie próby destabilizacji polskiej sytuacji, zarówno na granicy, jak i w ogóle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sytuacja na granicy z Białorusią jest cały czas kryzysowa, jest cały czas napięta, a to z tego podstawowego względu, że reżim Łukaszenki postanowił poprzez przetransportowanie ludzi z Iraku, głównie to są obywatele Iraku, na terytorium Białorusi, postanowił wypchnąć tych ludzi na terytorium Polski, Litwy i Łotwy po to, ażeby wprowadzić element destabilizujący na terytorium naszych krajów. Dlatego Rada Ministrów dzisiaj postanowiła wystąpić do pana prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, czyli na części województwa podlaskiego i części województwa lubelskiego. Oznacza to, że tam wyłączony będzie katalog pewnych możliwych działań związanych z normalnym funkcjonowaniem i przez okres 30 dni będziemy mogli dzięki temu lepiej zapewnić jakość szczelności naszej granicy i po prostu zapobiegać tym agresywnym działaniom, tym prowokacjom, które są cały czas prowadzone, a właściwie są nasilane ze strony reżimu pana Łukaszenki. Warto wspomnieć, że Litwa i Łotwa także wprowadziły już takie rozporządzenia, takie odpowiednie regulacje dotyczące stanu wyjątkowego, bo musimy powstrzymać te agresywne działania hybrydowe, które są prowadzone według scenariusza napisanego w Mińsku i u protektorów pana Łukaszenki. Dlatego też zdecydowaliśmy się panu prezydentowi zaproponować takie rozwiązanie po to, ażeby zwiększyć jeszcze bezpieczeństwo naszej granicy wschodniej. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Mariusza Kamińskiego. Szanowni państwo, jak wspomniał pan premier, Rada Ministrów podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na wąskim pasie leżącym bezpośrednio przy granicy z Białorusią. Ten pas będzie obejmował 115 miejscowości na Podlasiu i 68 miejscowości w województwie lubelskim. Świadomie podkreślam miejscowości, a nie gmin. Nie chodzi tutaj o gminy, ale chodzi o wąski pas miejscowości bezpośrednio przylegających do granicy. Będą tam obowiązywały restrykcje zgodnie z przepisami dotyczącymi wprowadzenia stanu wyjątkowego. Dziś uchwała trafi do pana prezydenta i w momencie, kiedy pan prezydent podpisze swoje rozporządzenie, jeśli uzna, że okoliczności wprowadzenia stanu wyjątkowego są racjonalne i zasadne, ten stan będzie wprowadzony w trybie natychmiastowym. Wyjdą wtedy dodatkowe, przygotowane oczywiście już projekty rozporządzenia Rady Ministrów, bardzo szczegółowo określające restrykcje wprowadzone na mocy tych przepisów. Chcę uspokoić mieszkańców miejscowości nadgranicznych. One w najmniejszym stopniu nie będą ingerowały w wasze życie zawodowe, w możliwość swobodnego wykonywania działalności chociażby rolniczej na tych terenach. W minimalnym stopniu będą te restrykcje dotyczyły stałych mieszkańców tych miejscowości. Natomiast wprowadzą one istotne ograniczenia dla osób z zewnątrz, dla osób obcych na tym terenie, które chciałyby się przemieszczać w tych miejscowościach. Straż Graniczna, Wojsko Polskie i Policja, która będzie pilnowała porządku w pasie granicznym, musi mieć instrumenty efektywnego działania. Żadnych wycieczek, żadnych happeningów, żadnych manifestacji w tym pasie granicznym nie będzie można organizować. Szanowni państwo, dlaczego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tych przepisów? Nie jest to łatwa decyzja i prawdopodobnie jest to pierwszy stan wojenny w historii wolnej Polski po roku 90, bo wcześniej nie było konieczności ani potrzeby jego wprowadzania. Po pierwsze, kryzys, to się wiąże w sposób oczywisty z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Po pierwsze,
z liczbą prób nielegalnego przekraczania granicy. W samym sierpniu około 3000 osób usiłowało w sposób nielegalny przedostać się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tym samym na terytorium Unii Europejskiej, bo granica z Białorusią jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Zdecydowana większość tych prób została uniemożliwiona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy. Część z osób, które zostały ujęte nieco dalej od pasa granicznego, przebywają w obozach zamkniętych. W zasadzie nie ma sytuacji, że ktokolwiek skutecznie przedostanie się w głąb państwa polskiego i na teren Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, bardzo mocno przyglądamy się działaniom reżimu Łukaszenki. Zidentyfikowały nasze służby w ostatnich tygodniach około 40 przelotów z Bagdadu do Mińska, gdyż tak jak podkreślił pan premier, główną, podstawową grupą uchodźców, którzy znaleźli się na granicy państwa polskiego z Białorusią, to są obywatele Iraku. Na podstawie szacunków naszych służb w ostatnich tygodniach przewieziono około 10 tysięcy Irakijczyków do Mińska na Białoruś, którzy trafili nad granicę polską, nad granicę Litwy, nad granicę Łotwy. Oprócz tego znacząca część uchodźców, którzy pojawili się na naszych granicach, trafiła z Turcji, a w ostatnim czasie reżim Łukaszenki rozpoczął regularne loty z Libanu. W Libanie jest ogromna liczba uchodźców, głównie syryjskich. Monitorujemy działania reżimu. Wiemy, że prowadzone są rozmowy z Pakistanem, z Marokiem, z Katarem na temat uruchomienia linii lotniczych białoruskich. To są rezerwuary ogromne, ogromne rezerwuary potencjalnych uchodźców, nielegalnych uchodźców na terenie Unii Europejskiej. Musimy w sposób bardzo stanowczy, zdając sobie sprawę z różnych ludzkich historii, ale nas obowiązuje etyka państwowa. Musimy w sposób odpowiedzialny i stanowczy położyć temu tamę. Rozumiem zaniepokojenie niektórych obywateli sytuacją uchodźców, którzy znaleźli się nad granicą polską. Rozumiem współczucie dla osób, którzy są w Usnarzu. My to doskonale rozumiemy. Proszę Państwa, nie możemy robić żadnych precedensów. Jeśli w sposób nielegalny wpuścimy tę grupę uchodźców na teren naszego państwa, będziemy mieli nie jeden Usnarz, ale wiele, wiele takich Usnarzy na całej granicy. To spowoduje też cierpienie tych ludzi. Ale chcę też Państwu powiedzieć, że ogromnym rezerwuarem uchodźczym, który już widać na granicy polskiej, są obywatele różnych państw, którzy przebywają na terenie Rosji. Z Rosji też trafiają. Między innymi w tej grupie z Usnarza zidentyfikowano co najmniej kilku uchodźców, którzy trafili z terenu Rosji nad polską granicę. Co więcej, przynajmniej jedna z tych osób od kilku lat przebywała na terenie Rosji, ubiegając się kilka lat temu o prawo pobytu z terenu Rosji, z Moskwy, w jednym z państw Unii Europejskiej i te starania spotkały się z odmową tego państwa. Także proszę nas zrozumieć. Musimy działać odpowiedzialnie. Staramy się organizować wszędzie, gdzie to możliwe, pomoc humanitarną. I jeszcze wracając na moment tylko do sprawy Usnarza, bo to jest taki punkt, który jest bardzo czuły dla wielu naszych obywateli i my to rozumiemy, ale który jest tak naprawdę punktem zasadniczym dla Łukaszenki. Szanowni Państwo, ci uchodźcy naprawdę nie cierpią głodu. Dostarczane są im regularnie posiłki przez służby białoruskie. My to widzimy. Nasi strażnicy to widzą, nagrywają również te sceny, również ciepłe posiłki tam trafiają. Jest to próba wymuszenia, grania na naszych emocjach, na naszych ludzkich emocjach, wymuszenia złamania standardu. Wpuścimy 30, za chwilę będzie 300, za chwilę będzie 3000 i 30 tysięcy. Potencjał ludzi nieszczęśliwych i biednych na całym świecie jest bardzo duży. Jeśli rozszczelnimy naszą granicę, będziemy mieli setki tysięcy uchodźców w całej Unii Europejskiej. Nikt w Unii Europejskiej nie chce tego. Są różne procedury. Również ci uchodźcy z Usnarza mogą pójść do naszego konsulatu w Grodnie, do naszej ambasady w Mińsku, tam złożyć podania, które będą uważnie rozpatrywane. Nikt ich nie zmusza do koczowania tam. Oni mogą swobodnie odejść. Ale to tyle, jeżeli chodzi o Usnarz. Szanowni Państwo, czyli widzicie, jaki jest potencjał zagrożenia? To nie są wydumane rzeczy. My tu nie uprawiamy żadnej polityki, tylko podejmujemy racjonalne, państwowe decyzje i to w horyzoncie europejskim, a nie tylko polskim.
chociaż to jest dla nas najważniejszy punkt widzenia. Druga sprawa, na którą muszę Państwa uczulić, mówię o opinii publicznej, o Państwa dziennikarzy. 10 września rozpoczyna się aktywna faza bardzo dużych manewrów wojskowych organizowanych przez armię rosyjską. W tych manewrach weźmie udział wedle oficjalnych deklaracji około 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich. One będą miały swój element również na Białorusi. Co najmniej kilkanaście tysięcy żołnierzy białoruskich i kilka tysięcy żołnierzy rosyjskich wedle oficjalnych deklaracji tych państw będzie brało udział w manewrach już niedługo, już za parę dni, tuż przy naszej granicy, zwłaszcza w okolicach Brześcia. Musimy liczyć się z różnego typu prowokacjami. Chodzi o bezpieczeństwo i naszych mieszkańców zamieszkujących tam nad granicą i różnego typu osób, które w wyniku swojej naiwności, nieodpowiedzialności, a być może innych cynicznych motywacji podejmują różnego typu nieodpowiedzialne, skandaliczne wręcz działania nad granicą, jak niszczenie instalacji granicznych, jak podchodzenie pod granicę samą. Proszę Państwa, każde przekroczenie granicy, niezależnie od tego, czy to jest wolontariusz, czy to jest uchodźca, czy to jest funkcjonariusz służb polskich, Wojska Polskiego, może zakończyć się tragedią. My nie straszymy. My wiemy, z kim mamy do czynienia. Każde przekroczenie minimalne, każdy incydent graniczny może zakończyć się tragedią. Mamy ludzi po drugiej stronie, żołnierzy rosyjskich, żołnierzy białoruskich, którzy wykonają każdy bezwzględnie rozkaz. Dlatego jako odpowiedzialny rząd musimy zabezpieczyć na okres najbliższego miesiąca. Podkreślam, ustawa daje nam możliwość wprowadzenia stanu wyjątkowego panu prezydentowi na 90 dni. My chcemy mieć zabezpieczony przynajmniej ten okres zapadu. Wierzymy, że różnego typu nasze działania doprowadzą do ustabilizowania sytuacji na granicy. Ale ten miesiąc musi być bezpieczny. Także apeluję do wszystkich o zrozumienie. Do mieszkańców tych miejscowości nadgranicznych, to w imię waszego bezpieczeństwa robimy, i do wszystkich innych osób, które włączają się w tę problematykę. Naprawdę zrozumcie, że sytuacja może być niesłychanie napięta. To nie jest żadne straszenie. Uprzedzamy. Wiele niebezpiecznych osób z bronią będzie po drugiej stronie granicy w najbliższych dniach. Stąd też uzasadnienie do wprowadzenia stanu wojennego. Jest stanu wyjątkowego, przepraszam. To nie jest stan wojenny, to jest stan wyjątkowy. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, drugim tematem naszej konferencji jest projekt Funduszu Modernizacji Szpitali. Bardzo proszę, panie premierze, o kilka słów wstępu, a później pana ministra Niedzielskiego. Szanowni państwo, od początku celem naszego rządu była godnościowa rewolucja także w służbie zdrowia, poprawa służby zdrowia na wszystkich możliwych odcinkach. To dlatego wdrożyliśmy bardzo szybko rozwiązania cyfrowe, jak elektroniczna recepta, elektroniczne zwolnienie, elektroniczne skierowanie, których nasi poprzednicy przez wiele, wiele lat nie potrafili zrealizować. Te działania podniosły polską służbę zdrowia na zupełnie inny poziom, na poziom usług cyfrowych, ale to był tylko początek. Wielki program modernizacji szpitali, którego zręby przyjęliśmy i który jest częścią Polskiego Ładu, zmieni charakter polskiego szpitalnictwa, zmieni charakter polskich szpitali. Chcę z całą mocą na początku podkreślić, że my, w przeciwieństwie do tego, co mówił marszałek Grodzki, współpracujący blisko z panem Tuskiem, nie będziemy zamykać szpitali. Tam, zdaniem pana marszałka Grodzkiego z Platformy Obywatelskiej, wystarczyłoby 130 szpitali. Dzisiaj mamy publicznych szpitali 575, powiatowych szpitali 301. My te szpitale chcemy unowocześniać. Chcemy zwiększać finansowanie służby zdrowia, czego najlepszym dowodem jest przyjęta ustawa o finansowaniu służby zdrowia na poziomie zupełnie nieosiągalnym jeszcze do niedawna, czyli 6% za 2 lata, 7% w kolejnych 4 latach, czyli za 6 lat. Pandemia bardzo mocno podkreśliła, jak bardzo potrzebne są nowe inwestycje w służbę zdrowia. Stąd w ramach naszych działań powołujemy fundusz, który w najbliższych kilku latach w wielkości 7 miliardów złotych będzie służył na modernizację
takich elementów funkcjonowania szpitali, jak chociażby wymiana 90 tysięcy łóżek szpitalnych dla pacjentów, 4,5 tysiąca łóżek w OIOM-ach, 400 dodatkowych ambulansów, które i wymienionych ambulansów, które będą najnowocześniejsze i wsparcie dla ratownictwa medycznego. Szanowni Państwo, te wszystkie działania w ramach Funduszu Modernizacji Szpitali przyczynią się zasadniczo do dalszej poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Za nami jest wiarygodność zrealizowanych programów. Programów właśnie podniesienia jakości usług poprzez ich cyfryzację, internetowe konto pacjenta, ale także poprzez już wykonane inwestycje w szpitalach, sprzęt, tomografy, rezonanse, respiratory i wszelkiego typu sprzęt medyczny, który pomaga dzisiaj leczyć. Zapytajcie swoich lekarzy, swoich dyrektorów w powiatach, w placówkach służby zdrowia, czy kiedykolwiek wcześniej było tak wiele zakupów sprzętu medycznego, ale nie zatrzymujemy się. Idziemy dalej w naszym wysiłku unowocześnienia służby zdrowia do poziomu co najmniej wysoko rozwiniętych krajów zachodnich. Ale wiemy także, że to nie sprzęt sam leczy, że najważniejsi są lekarze, pielęgniarki, diagności, laboranci, panie salowe, panowie noszowi, bo to zwykle panie są salowymi, a panowie noszowymi, choć oczywiście i w jednym i w drugim przypadku zdarza się, że są panowie są salowymi. Ale szanowni państwo, to właśnie poprzez podniesienie wynagrodzeń i poprzez lepsze warunki dla służby zdrowia chcemy także zapewnić właściwą jakość służby zdrowia, właściwą jakość leczenia pacjentów, wysoką, jak najwyższą jakość leczenia pacjentów. Szanowni państwo, ja mógłbym w tym momencie raz jeszcze zapytać, dlaczego ten plan opozycji z czasów, kiedy ona rządziła, plan komercjalizacji, plan prywatyzacji poszedł jeszcze dalej. Dlaczego chcecie zamykać szpitale? Dlaczego chcecie zamykać szpitale powiatowe? My obiecujemy, że tak długo jak będziemy rządzili, będziemy unowocześniać, będziemy zmieniać na lepsze wszelkie możliwe elementy funkcjonowania szpitali. Ale chcemy, żeby szpitale były na miejscu, żeby służyły ludziom w najlepszy możliwy sposób we wszystkich możliwych zakątkach polskich. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasz cel, a Fundusz Modernizacji Szpitali będzie wydatnie w tym dopomagał. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego. Panie premierze, panie ministrze, szanowni państwo, myślę, że warto powiedzieć o tym, że pomysł na rozwój szpitalnictwa w Polsce rzeczywiście jest fundamentalnie inny niż te, które były przedstawiane wcześniej, niż te pomysły, które w zasadzie oznaczały ograniczanie dostępności do usług publicznych. Ale inwestycje w infrastrukturę to nie jest jedyny kierunek reformy czy zmiany w zakresie szpitalnictwa. My podchodzimy do tego w duchu strategii odpowiedzialnego rozwoju, gdzie ten rozwój szpitalnictwa również chcemy, żeby miał taki charakter zrównoważony. To zrównoważenie dotyczy tego, że przedmiotem czy obiektem inwestycji nie jest tylko infrastruktura. Są również ludzie, są również zmiany organizacyjne i w zasadzie w każdej z tych sfer przedstawiamy propozycje czy projekty, które mają na celu właśnie realizację tej idei zrównoważonego rozwoju. Jeżeli popatrzymy sobie na szpitalnictwo w Polsce, to oczywiście mamy bardzo dużą liczbę jednostek i my chcemy te jednostki absolutnie utrzymać i modernizować. Modernizować poprzez wymianę sprzętu, poprzez wymianę łóżek, poprzez wymianę respiratorów, z czym mieliśmy do czynienia, czy innego takiego zaawansowanego sprzętu technicznego. To wszystko dzieje się na bieżąco, ale tak jak powiedział pan premier, ten plan jest zdecydowanie bardziej dalekosiężny. Przewidujemy, że w najbliższych latach, mówię tutaj o dekadzie i jednym źródle finansowania, czyli tym Funduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych, czy po prostu w skrócie Funduszu Modernizacji Szpitalnictwa,
wydamy 7 miliardów złotych i to 7 miliardów, które uwzględnia priorytety czy wyzwania, jakie stoją przed systemem opieki zdrowotnej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jednym z wyzwań jest chociażby starzenie się społeczeństwa. To oznacza, że mamy o wiele większe zapotrzebowanie na usługi medyczne, chociażby w zakresie geriatrii, w zakresie opieki długoterminowej. I ten fundusz, Fundusz Modernizacji Szpitali, ma być odpowiedzią przede wszystkim na te potrzeby. Chcemy zdefiniować czy zbudować zaplecze łóżek do opieki długoterminowej. To podmioty, które w tej chwili istnieją, będą specjalizowały się w większym stopniu właśnie w opiece nad osobami starszymi, tymi, które nie mogą samodzielnie w domu opiekować się sobą, bądź nie mają warunków i opiekunów, którzy by im pomagali. Chcemy wymienić łóżka, chcemy również wesprzeć ratownictwo medyczne i generalnie ukierunkować jeszcze w tym roku w ramach konkursów, które będą otwierane, blisko 900 milionów złotych na realizację tych potrzeb. Ale tak jak powiedziałem, ta wizja rozwoju szpitalnictwa ma charakter zrównoważony. Dzisiaj między innymi przyjęliśmy rozwiązanie dotyczące wsparcia dla studentów studiów medycznych, kierunków medycznych, taką ustawę, która definiuje warunki kredytowania dla tych, którzy się decydują na studia komercyjne w tym zakresie. Będziemy chcieli, żeby kredyty, które finansują taką naukę, były umarzane pod warunkiem, że osoby, które będą brały te kredyty, będą pracowały co najmniej 10 lat w Polsce i oczywiście zrobią specjalizację w tych priorytetowych zakresach, takich jak onkologia, takich jak chirurgia czy geriatria. I to jest wsparcie rozwoju kadr, które dokładamy jako kolejny klocek, jako kolejny element do tego, że już od wielu lat realizujemy proces zwiększania liczby studentów na kierunkach medycznych. Tutaj razem z panem ministrem Czarnkiem realizujemy taki stały element i dzięki tej ustawie zwiększamy w tym roku limit przyjęć na studia, na kierunki medyczne o blisko 600 osób. To jest dodatkowych realnych 600 osób, które za kilka lat wesprze system i w ten sposób właśnie budujemy jego fundamenty. Ale oprócz tej części czy tego elementu związanego z inwestycjami, oprócz inwestowania również w ludzi, również chcemy zająć się organizacją. Organizacją, która ewidentnie w naszym przekonaniu wymaga większego stopnia koordynacji. Szpitale nie powinny ze sobą konkurować, powinny budować kompleksowe oferty usług medycznych, powinny się uzupełniać, powinny też, tak jak mówiłem, odpowiadać na te wyzwania demograficzne. Dlatego przygotowujemy rozwiązanie, które sprowadza się do ustawy, projektu ustawy o reformie szpitalnictwa, gdzie właśnie będziemy chcieli ten zakres koordynacji, podejmowania decyzji między podmiotami, badania ich standingu finansowego, badania również tego, na ile one w danej lokalizacji odpowiadają lokalnym potrzebom zdrowotnym. To będą kryteria, które w ramach koordynacji z poziomu ministra zdrowia będą wymuszały na podmiotach odpowiednie dostosowanie. I warto jeszcze na koniec powiedzieć o jeszcze jednym projekcie, który jest w tej chwili w trakcie konsultacji, to jest ustawa o jakości, bo wszystkie te elementy muszą mieć kryterium, muszą mieć funkcję celu i tą funkcją celu jest zapewnienie opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, o której też może wypowiedzieć się pacjent. Nie tylko kryteria kliniczne, ale też odczucie pacjenta z tego trudnego czasu, z czasu przejścia przez terapię będzie miało znaczenie o tyle, że podmioty, które będą w stanie zapewnić pacjentom wysoką jakość kliniczną i stosunkowo dobre samopoczucie czy komfort w ramach pobytu szpitalnego będą dodatkowo nagradzane, bo zwiększanie środków i nakładów, które już zadeklarowaliśmy, musi być związane z rozliczalnością. Musi być związane z patrzeniem, czy dobrze wydajemy każdą złotówkę, czy osiągamy z niej maksymalny
efekt. Podsumowując, ta wizja rozwoju szpitalnictwa jest rzeczywiście zupełnie inna od tej, która jest przedstawiana w kontrze, bo jest zrównoważona, kompleksowa i zakłada jak największą dostępność do usług medycznych. Dziękuję.